Piłkarki TSR Rybnik świetnie spisują się na drugoligowych boiskach. W minioną sobotę zawodniczki trenera Remigiusza Danela odniosły czwarte zwycięstwo w czwartym swoim meczu, pokonując na stadionie przy ulicy Gliwickiej KKS Zabrze aż 5-0. Worek z golami rozwiązał się w 29 minucie, kiedy to po sprytnej indywidualnej akcji bramkę zdobyła Maria Michaldowa. W 39 minucie miejscowe prowadziły już 2-0, tym razem na listę strzelców wpisała się Aneta Szymanowska. Na tym jednak strzelanie w pierwszej połowie się nie skończyło, bo w 44 minucie trzecią bramkę dla TSR-ów zdobyła Edyta Botor, zaś 60 sekund później bramkarkę z Zabrze pokonała Agata Sobkowicz. Po zmianie stron padła już tylko jedna bramka w 64 minucie. Po kontrataku w pole karne wpadła Sobkowicz, która podaniem szukała koleżanki z zespołu, a próbująca interweniować Roxana Frost skierowała piłkę do własnej bramki. TSR Rybnik pokonał KKS Zabrze 5-0 i po czterech rozegranych meczach ma na swoim koncie komplet 12 punktów.